Dzierży palmę pierwszeństwa wśród cywilistów polskich jako autorytet najwyższej rangi. Należy do grona najznakomitszych jurystów polskich wszechczasów. Profesor Zbigniew Radwański. Nie przesadzajmy za nadto. No ale ogólnie rzecz biorąc, no, starałem się zajmować się takimi problemami zasadniczymi. To znaczy raczej nie podejmowałem wątków takich ubocznych, jakieś tylko takie podstawowe instytucje. Stąd właśnie być może taka wysoka ocena mojej działalności. O Mickiewiczu kiedyś mówili, że on był taką opoką, że my wszyscy z niego. Mogę powiedzieć, że tutaj cywilistów, to no, współczesne pokolenie cywilistów, które tutaj jeszcze jest, to można powiedzieć, że my wszyscy z niego. Pana profesora Radwańskiego znam od wielu, wielu lat. Poznałam jako studentka, następnie doktorantka, następnie zostałam przyjęta do Katedry Prawa Cywilnego jako pierwsza kobieta dzięki panu profesorowi Radwańskiemu. Był osobą wymagającą. Był osobą szybko decydującą. Mówiącą wprost, co myśli. Stawiającą zadania i egzekwującą je dość konsekwentnie. Ale to wszystko miało swój cel. Ja jako ktoś, kto z nim współpracował od samego początku, zawsze go pamiętam jako szefa. To jest charakterystyczne. Zawsze był zwierzchnikiem. Bardzo ceni czas. To jest człowiek, on między innymi dlatego ma bardzo duży dorobek naukowy i jednocześnie bardzo duży dorobek organizacyjno-naukowy. Był wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, był przewodniczącym komitetu, bodajże się ten nazywał właśnie nauk prawa cywilnego. Tu mogę troszkę mylić nazwę, ale on działał w różnych ciałach naukowych, co wymagało stosowania przez niego w stosunku do siebie dyscypliny czasowej. W nauce i praktyce prawniczej profesor Zbigniew Radwański zdobył wszystkie możliwe zaszczyty. Zajmuje najwyższą pozycję w nauce prawa cywilnego, jest uznanym i powszechnie szanowanym autorytetem w tej dziedzinie. Wypromował liczną grupę doktorów habilitowanych i doktorów prawa. Stworzył wokół siebie szkołę naukową. Tutaj był silny wpływ tradycji przedwojennej jeszcze i nauki otwartej na naukę zachodnioeuropejską. Przygotowywało się pracę na podstawie literatury europejskiej. Znaliśmy prace francuskie, niemieckie, angielskie i tak też uprawialiśmy naukę. I profesor Radwański zawsze na to kładł nacisk, żeby uprawiać naukę międzynarodową. Najbardziej wspominam i tak chciałbym, żeby tak więcej było takich jeszcze osób, brało przykład z niego jako takiego solidnego, dobrego badacza, ale i wychowawcy młodego pokolenia uczonych, a to jest bardzo ciężka praca. Bardzo mile wspominam seminaria naukowe, które pan profesor Radwański prowadził z udziałem wielu osób. Z tego seminarium wywodzi się kilku doktorów habilitowanych. Byłem dość surowym egzaminatorem i raczej przy oceniach również innych pracowników naukowych też rzetelnie robiłem, także bez taryfy ulgowej. Umiał dyskutować i dać się przekonać. On często mówił, może pan ma rację, ale niech mnie pan przekona. Nieocenioną rolę odgrywa profesor Radwański w dziedzinie tworzenia prawa. Od lat pełni odpowiedzialne funkcje kierownicze przy najwyższych organach prawotwórczych w państwie. Był przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy premierze, później członkiem jej prezydium. Przez 10 lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Reformy Prawa Cywilnego. W 1996 roku został przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o tworzenie prawa, to jest niewątpliwa rzecz jedna, że naczelne zasady znajdują się w Konstytucji Polskiej. To one muszą być bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli jest sprzeczność
normy prawne, nie można tworzyć normy prawnej, która jest sprzeczna z wartościami i regułami zawartymi w Konstytucji. Trzeba się stosować do wartości moralnych, które są akceptowane w społeczeństwie, chociaż nie są wypisane w żadnym akcie normatywnym. Nigdy nie akceptuję rozwiązań, które uważam za niewłaściwe. Fakt, że innego usytuowania Polski w Europie, a w szczególności w Unii Europejskiej, nakłada na nas obowiązek stosowania reguł kształtowanych w zachodniej Europie, właśnie w Unii Europejskiej. To trzeba dostosować system prawa polskiego do prawa zewnętrznego. To jest wielkie i trudne zadanie. Cała działalność ustawodawcza jest zawsze elementem, prawda, polityki, ale chodzi o to, że to nie znaczy, że jest partyjna. Pod kierunkiem profesora powstało wiele projektów nowych aktów prawnych. Z jego inicjatywy podjęto dyskusję na temat potrzeby opracowania i wydania w Polsce nowego kodeksu cywilnego. Profesor Radwański swoje życie naukowe związał z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednak swój warsztat zawodowy rozwijał i doskonalił także w uczelniach zagranicznych. Odbył staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paryskiego, później także w Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu i Monachium. Prowadził badania i wykłady w kilku uniwersytetach niemieckich, we Freiburgu, Berlinie, Bonn i Münster. W PRL-u, to jak wiadomo, nie było kontaktów międzynarodowych. Były wielkie trudności, żeby w ogóle dotrzeć, nie mówiąc o literaturze w ogóle zachodniej. I muszę powiedzieć, że całe walizki, które przywoziłem ze sobą, prac na tematy, które mnie interesowały. No i dzięki temu miałem ciągły kontakt bieżący. Zapraszaliśmy tutaj profesorów zagranicznych na wykłady i dyskusje. To jest błędny pogląd, bo czasem funkcjonuje, że tylko szpiedzy wyjeżdżali za granicę. To jest nieprawda. To jest absolutnie nieprawda. Jeżeli chodzi o kontakty naukowe, no to po prostu należało uzyskać wizę zagraniczną, zezwolenie z polskiego tutaj z urzędu. Więc oczywiście tam osoby zaangażowane w jakąś konspirację to nie dostawały, albo jeżeli dostawały, to tak na wieczne czasy, to żeby nie mogli powrócić. Ale ja się specjalnie, można powiedzieć, politycznie nigdzie nie angażowałem, do żadnej partii politycznej nigdy w życiu nie należałem i nie należę, więc byłem taki obojętny. W pracach badawczych i publikacjach naukowych wykorzystuje również inne nauki humanistyczne, zwłaszcza historię, filozofię, socjologię, logikę, semiotykę i ogólną teorię prawa. Ja jestem głęboko przekonany, że prawo jest nauką. Jest nauką, to znaczy, wbrew dawniejszym poglądom, to nie jest tylko właśnie jakieś formułki, które się automatycznie stosuje, tylko które trzeba przystosowanie wyinterpretować, znaczy wyznaczyć jej sens. Wracaliśmy ze zjazdu cywilistów we Wiśle. Przez tę całą drogę żeśmy rozmawiali o historii polskiej, od Mieszka I, jak się tworzyło państwo polskie, potem o Zamojskim, potem o kozackich wojnach, bo to tak wszyscy byliśmy na tyle zorientowani, że wystarczyło hasło rzucić i już. Radwański jest dobrym znawcą, ja jestem pasjonatem. Karierę naukową rozpoczął od historii prawa. W 1950 roku obronił pracę doktorską pod tytułem Prawa kardynalne w Polsce. A 5 lat później przedłożył Radzie Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego rozprawę habilitacyjną pod tytułem Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową, przygotowaną pod opieką swojego mistrza, profesora Alfreda Ochanowicza, twórcy Poznańskiej Szkoły Prawa Cywilnego. Tematyka badawcza, którą wówczas podjął Radwański, była kontrowersyjna. Spór polegał na tym, że obowiązujący formalnie w tym czasie kodeks zobowiązań Polski z roku 1934, zresztą za wzorem ustawodawstw zachodnioeuropejskich, uwzględniał w określonych sytuacjach w dość szerokim zakresie możliwość uzyskiwania zadośćuczynienia pieniężnego, jeżeli zawiniony czyn została naruszona cudza godność, zdrowie, życie. Natomiast w ustawodawstwie radzieckim i w doktrynie panującej socjalistycznej, było to niedopuszczalne. Profesor Radwański opublikował ponad 350 prac naukowych. Duży rezonans w polskiej nauce wywołała monografia Najem mieszkań w publicznej gospodarce lokalami.
Wiele pojęć z zakresu prawa cywilnego przewartościował w monografii Teoria umów. Dzieło Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom ma fundamentalne znaczenie w prawie cywilnym. Ma duży wkład autorski w pięciotomowe dzieło System prawa cywilnego. Profesor jest redaktorem naczelnym monumentalnego dzieła System prawa prywatnego, przygotowywanego pod auspicjami Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Obejmuje ono całe prawo prywatne z komentarzami, wyjaśnieniami i omówieniem teoretycznym. W 20 tomach po raz pierwszy w Polsce właśnie chcemy to wszystko ująć. Ukazało się w tej chwili już 16,5 tomów, zostało jeszcze 3,5. Mam wrażenie, że w przyszłym roku zakończy się to cały ten proces. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza podejmował się funkcji związanych z organizacją nauki i podejmowaniem dalekosiężnych decyzji. Był kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego, dyrektorem Instytutu Prawa Cywilnego, prodziekanem i dziekanem Wydziału Prawa i Administracji oraz rektorem. On był na te czasy, powiedziałbym, idealnym rektorem. I z punktu widzenia kompetencji, bo był i jest świetnym prawnikiem. I potrafił wykorzystywać znajomość prawa i istniejące przepisy prawne dla dobra uniwersytetu, również w konfrontacji z nowym prawem wprowadzanym przez władze stanu wojennego. A przed gmachem Kolegium Minus ciągle były demonstracje i ciągle były ingerencje milicji, która je opanowywała, gasiła, rozwiązywała. Rektor miał naprawdę urwanie głowy od trudnych spraw. Było napięcie na uniwersytecie wielkie, konfrontacje między dwiema siłami politycznymi i orientacjami politycznymi, że był wprowadzony stan wojenny. Wtedy uniwersytet działał w stanie wojennym, co było widziane gołym okiem, jak się szło do uniwersytetu, do Kolegium Minus, no to się mijało samochody z milicją. Miałem tę wielką satysfakcję, że jako rektor doprowadziłem do tego, że żaden profesor, żaden pracownik nie został wyrzucony z uniwersytetu, mimo licznych manifestacji. Władza mnie formalnie akceptowała, bo inaczej nie mógłbym być rektorem, dlatego że w tym czasie obowiązywała ustawa taka, że rektor musiał mieć nominację ministra. To jest człowiek niesłychanie spokojny i panujący nad sytuacją. Ja nie widziałem jego w ciągu tych lat współpracy ani razu w stanie zdenerwowania czy, powiedzmy sobie, jakiegoś lęku przed tym, co się może wydarzyć. Przychodzę rano do rektoratu i widzę 15 czy 20 indeksów z wnioskami o skreślenie z uczelni. I temu się oparłem. Była wielka awantura. Uzasadniałem, że to właśnie ten przepis ustawy jest sprzeczny z konstytucją i tak dalej, tak dalej. Dużo tam trochę zamęciło w głowie. Nier wygłaszał jakichś drażniących wszystkich przemówień, oficjalnych wystąpień, drażniących decydentów. Robił to po cichu, ale zawsze umiał tak ułożyć sprawy, że tym, którym coś groziło, nic się nie stawało. Między innymi profesor Leszek Nowak, znany filozof, prawda? To w miesiąc to był tak naciskali na mnie, żebym go tam jakoś tam usunął z tego, ale się nie poddałem temu. Natomiast jak skończyłem kadencję, to miesiąc potem już go wyrzucono z uczelni. Bardzo szybko myśmy wprowadzili w ruch zawieszoną w dniu stanu wojennego działalność dydaktyczną. Przecież przez blisko dwa miesiące nie odbywały się zajęcia. Uniwersytet nie tylko przetrwał w tym trudnym czasie, ale rozwijał się. Uruchomiliśmy filię Uniwersytetu w Kaliszu. To było coś nowego, to była nowa instytucja. Zwłaszcza, że tam
powołano wydział, którego nie było w całym uniwersytecie, wydział artystyczny. Uruchomiono filię Biblioteki Uniwersyteckiej w Ciążeniu, w której ulokowano zbiory masońskie, tak zwane masonika, i zbiory literatury źródeł kultury żydowskich, tak zwane judaika. Rozpoczęto inwestycje na Morasku. Dzisiejsze Morasko swoje korzenie i początki mają w okresie rektoratu profesora Zbigniewa Radwańskiego. Działalność organizatorska profesora nie ograniczała się do Poznańskiego Uniwersytetu. Był wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. W 1973 roku zorganizował w Poznaniu oddział Instytutu Państwa i Prawa, w którym był przewodniczącym Komitetu Nauk Prawnych. Jest redaktorem naczelnym Orzecznictwa Sądów Polskich oraz Studiów Prawa Prywatnego. Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizatorskie i legislacyjne został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi. W 2007 roku nadano mu godność doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Profesor Zbigniew Radwański urodził się 31 sierpnia 1924 roku w Chojnicach na Pomorzu. Kiedy wybuchła wojna, Zbyszek Radwański miał 15 lat. W rezultacie okupacyjnej zawieruchy znalazł się w Warszawie, skąd po upadku powstania został deportowany do obozu pracy w Policach koło Szczecina. Wojnę przeżyłem w różnych miejscach w Generalnej Guberni, między innymi Powstaniu Warszawskim też, i stamtąd zostałem jako przymusowy robotnik przewieziony do Polis. Tam pracowałem w tartaku tuż przy takiej wielkiej fabryce chemicznej, która tam była w Policach, która przerabiała węgiel sprowadzany ze Śląska na benzynę. Było bardzo niebezpiecznie, bo ciągle Anglicy, Amerykanie bombardowali tę fabrykę sztucznej benzyny. Oprócz tego jeszcze były liczne naloty na Peenemünde, gdzie Niemcy produkowali te V-Waffe. W czasie bombardowań chowaliśmy się tam w tych bunkrach takich betonowych. Jak był Flieger Alarm, to znaczy alarm zapowiadający naloty. I było bardzo niebezpiecznie tam. Kilka tych razy te baraki zostały bombardowane. Tak kuferkiem tylko wychodziłem i widziałem, gdzie to było, gdzie mieszkałem. W ogóle nie można było spadać. W maju 1945 roku to rowerem udawałem się do tych moich Chojnic stamtąd. Po drodze zostałem zmobilizowany i funkcjonowałem jako strażnik pożarny przez miesiąc. Zanim się tam stamtąd wyzwoliłem, no i zapisałem się do gimnazjum w Starogardzie Pomorskim i tam dałem maturę we wrześniu. Po maturze młody Radwański przyjechał do zrujnowanego wojną Poznania. Tutaj skończył studia i tutaj prowadził działalność naukową. Pierwszy rok to mieszkałem w takim podnajętym mieszkaniu bez szyb, bo szyb nie było. Tośmy tylko okna mieli takimi zalepionymi papierami pergaminowymi, takie nieopalane. Zresztą na całe szczęście nieopalane, bo na wiosnę okazało się, że pluskwy wyszły z wszystkich tapet tam będących, nie można było wytrzymać. W Poznaniu założył rodzinę, o której mówi z dumą. Żeśmy sobie wzajemnie zawsze pomagali. Wspólnie doszliśmy do pewnych pozycji. Właśnie teraz odchodziłem diamentowe wesele, 60-lecie, tak, w ubiegłym miesiącu. To jest najlepszy dowód, że dobrze funkcjonuje. Moja żona była profesorem, jest profesorem, ale już oczywiście emerytowanym, pediatrii. Była bardzo zajęta swoim działaniem. Specjalizowała się w hematologii dziecięcej i pierwsza chyba w Polsce zrobiła zabiegi przeszczepu szpiku. Ponieważ bardzo zawsze cenił i ceni nadal pracę swojej żony jako profesora medycyny, to w pewnym sensie ta pozytywna projekcja na
kobiety jako te, które w nauce mogą też coś osiągnąć, no miała tutaj pewne znaczenie. Pracowitość i solidność profesora Radwańskiego obrosła już legendą. On sam potwierdza ją swoim życiem. Dla ludzi to jest tylko jedna rada, mianowicie ciężka praca to jest przede wszystkim robota. Prawda? Trzeba po prostu dużo pracować. Dużo pracować, bo zastanawiać się nad tym, co się robi. Tu jest w podwórku taka barierka przy wejściu do Kolegium Maius. A pochodzi to stąd, że profesor Radwański kiedyś idąc tamtędy złamał sobie nogę. Stąd mówiło się o barierce Radwańskiego.